Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was i pozdrawiam, kochani siostry i bracia, drodzy słuchacze Bożego Słowa. Pozdrawiam Was już trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Czas szybko przemija. W niektórych parafiach już odbyły się rekolekcje wielkopostne. W niektórych parafiach w dzisiejszą niedzielę się rozpoczynają, a w jeszcze innych będą w czwartą i w piątą niedzielę. Więc starajmy się wykorzystać również ten czas rekolekcyjny, czas dany przez Pana Boga, aby spojrzeć w głąb swojego serca, w swoją duszę, aby zastanowić się nad przemianą swojego serca, tak jak tydzień temu słyszeliśmy w Ewangelii o przemienieniu się Jezusa na górze Tabor, a nauka dla nas, abyśmy my się przemieniali w naszym życiu, w naszym postępowaniu, a wszystko dla nieba. Bo to jest nagroda, którą wszyscy oczekujemy. Dziś trzecia niedziela Wielkiego Postu, więc posłuchajmy Ewangelii, którą Kościół przygotował na tę dzisiejszą niedzielę. Z Ewangelii świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przybywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. Kochani siostry i bracia, tę dzisiejszą Ewangelię można nazwać Ewangelią świętego gniewu Jezusa. Pan Jezus był dobry, Pan Jezus był miłosierny, był łaskawy, ale ten jeden raz zapłonął gniewem, świętym gniewem, nie takim, jak my się gniewamy na co dzień, na kogoś, ktoś nam coś zrobił, pogniewaliśmy się, jesteśmy obrażeni, jesteśmy zniesmaczeni, bo coś się wydarzyło. Pan Jezus też był zniesmaczony tym, co zobaczył w świątyni. On przychodzi do domu Bożego pomodlić się, zwyczajem żydowskim. Świątynia to dom Boga. I nasze świątynie, w których my spotykamy, gromadzimy się na modlitwie i w niedzielę, i w ciągu całego tygodnia na mszy świętej, na nabożeństwach, to jest dom Boży, miejsce święte, miejsce modlitwy. Przychodzimy się skupić, pomodlić, wyciszyć, otworzyć przed Bogiem swoje serce. To samo chciał uczynić Jezus w dzień świąteczny. Przychodzi i co zastaje? Targowisko, jeden wielki krzyk, przekrzykiwanie się nawzajem. Ten ma lepsze woły, ten ma lepsze baranki, ten sprzedaje gołębie, ten coś jeszcze innego ludziom wciska. Oczywiście wszystko pod płaszczykiem ofiary dla Boga, no bo przecież trzeba było złożyć ofiary całopalne. Te zwierzaki właśnie służyły do składania ofiar. Je składano w ofierze. No więc gdzie daleko chodzić? Jak w świątyni można było wszystko kupić. Mało tego, bankierzy zamieniali pieniądze. Pan Jezus się tym zgorszył. Zapłonął w nim ten Boży gniew. Jak słyszeliśmy, sporządził sobie bicz ze sznurków i zaczął wypuszczać te wszystkie zwierzaki, wypuścił gołębie, powywracał stoły bankierów
i zaczął krzyczeć: nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Żydzi się oburzyli: jakim prawem ty to czynisz? I mówi: zburzcie tę świątynię, a ja w ciągu 3 dni wzniosę ją na nowo. Oni się zdziwili: no jak to? 46 lat budowano tę świątynię, a ty w ciągu 3 dni chcesz ją zburzyć i odbudować? Szaleniec. Ale oczywiście my wiemy, że Jezus mówi o świątyni swego ciała. I rzeczywiście tak było. Przecież dobrze wiemy, że kiedy Chrystus umarł na krzyżu, złożono Jego ciało do grobu i 3. dnia Chrystus zmartwychwstał. 3 dni spoczywał w grobie. A więc to zapowiedział. Mówi o świątyni swego ciała, bo zmartwychwstał 3. dnia. Oczywiście nikt wtedy tego nie rozumiał. Tylko się na Niego oburzyli, obrazili. To był ten właśnie święty gniew Chrystusa w trosce o dom Boga. Gorliwość o dom Twój pożera mnie, nawet sobie uczniowie przypomnieli. I gdy zmartwychwstał, jak słyszeliśmy, przypomnieli sobie właśnie tę scenę, to wydarzenie z tej świątyni, z dnia świątecznego. Kiedy Chrystus wszystkich wyrzucił w trosce o dom Boży. Kochani, i dzisiaj niech każdy z nas zada sobie takie pytanie: jaka jest moja troska o dom Boży? Bo też warto nad tym się zastanowić. Jakie jest moje zachowanie w świątyni? Ktoś powie: no tak, małym dzieciom można zwracać uwagę, żeby no nie biegały po kościele, żeby siedziały cichutko, bo paluszkiem na ustach, no bo Bozia wszystko widzi i tak dalej. No dzieciom tak się tłumaczy. Ktoś powie: no ale my dorośli? Ale zachowanie dorosłych też nieraz pozostawia wiele do życzenia. Czy też i młodzieży, gdzieś tam stojący pod chórem, jakieś rozmowy dzisiaj, wyciągają telefony komórkowe, grają, wysyłają SMS-y, śledzą, co tam nowego na Facebooku, żują gumy, te gumy gdzieś tam przyklejają. To chodzi też o taką kulturę, o cześć do miejsca świętego. Ale też jakie jest moje nastawienie właśnie do domu Bożego. Ja potrzebuję modlitwy, wyciszenia, potrzebuję się skupić. Przychodzę i chcę się cały oddać Bogu. Bo przecież moje ciało też jest poniekąd świątynią Ducha Świętego. Od chwili sakramentu Chrztu Świętego. I w czasie pogrzebu właśnie kapłan okadza trumnę zmarłej osoby i mówi: Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie Cię do swojej chwały. Więc nasze ciała są też świątyniami. Kiedy przyjmujemy Chrystusa w Eucharystii, w Komunii Świętej, możemy powiedzieć, nasze ciało staje się tabernakulum, żywym tabernakulum. Kiedy przyjmujemy ciało Chrystusa, w nas płynie królewska krew. To, co mówiła święta siostra Faustyna, kiedy wyszła rozpromieniona z kaplicy, inne siostry coś tam na nią fukały, buczały, że taka rozpromieniona, że taka radosna. Ona mówi: bo płynie we mnie królewska krew. Przed chwilą przyjęłam Chrystusa w Eucharystii. A więc, kochani, zastanówmy się dzisiaj nad świątynią swojego ciała. Zastanówmy się nad świątynią Bożą, do której przychodzimy się modlić. Jak się zachowujemy? Czy myślami gdzieś nie jesteśmy daleko? Czy szanujemy dom Boga? Czy pomagamy też we wspólnocie parafialnej utrzymać ten Boży dom, ten kościół z tych cegieł, z tych materiałów budowlanych? Bo przecież my wszyscy tworzymy żywy kościół, ale gromadzimy się w tym kościele zbudowanym. I on też wymaga i remontów, i pielęgnacji, i dekoracji. Czy też dodaję coś, dokładam na potrzeby wspólnoty Kościoła. To, o czym mówi 5. przykazanie kościelne. Ten pieniążek wrzucony na tacę jest na utrzymanie świątyni. Niektórzy sobie mówią: nic nie dam, nic księdzu nie dam, bo on sobie za to wyjedzie, bo sobie nowy samochód kupi. A to przecież nie tak. Te ofiary to również na utrzymanie właśnie domu Bożego, aby było pięknie, aby było czysto, aby było ciepło. Bo wtedy nam łatwiej, przyjemniej modlić się,
skupić je, zanosić myśli modlitwy do Boga. Więc przypomnijmy sobie tę scenę z dzisiejszej Ewangelii. Troskę Jezusa o dom Boży. Troskę o nas też. Bo jak jeszcze raz podkreślam, wszyscy tworzymy żywy Kościół. Świątynię Ducha Świętego. Więc troszczmy się o swoją duszę. Szczególnie teraz, w tym świętym czasie Wielkiego Postu. Troszczmy się o ten Kościół duchowy, ale też i o ten Kościół materialny. Bo to wszystko jest złożone w nasze ręce. Pan Jezus nas zachęca. Dlatego, siostro i bracie, pomódl się dzisiaj za wspólnotę Kościoła, za wspólnotę parafialną, ale też i pomóż utrzymywać tę świątynię, dom Boga, bo jest to miejsce święte. Amen. Szczęść Boże, kochani, życzę wam radosnej, błogosławionej niedzieli.